W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj przypada Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Czas najważniejszych wydarzeń w całych dziejach ludzkich. Czas wydarzeń zbawczych, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Niedzielę Palmową Kościół przywołuje uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy i czyta Kościół mękę pańską według świętego Mateusza. Wielki Wtorek czyta Kościół mękę pańską według świętego Marka. Wielką Środę czyta Kościół mękę pańską według świętego Łukasza. W Wielki Czwartek Kościół wspomina ustanowienie Najświętszego Sakramentu, Najświętszej Ofiary Mszy Świętej oraz Sakramentu Kapłaństwa. Wielki Piątek czyta Kościół mękę pańską według świętego Jana i adoruje Chrystusowy Krzyż. Wielka Sobota to czas ciszy, upamiętniający spoczynek Chrystusowego ciała w grobie. Czas, który przechodzi wraz ze światłem uroczystej liturgii w radość zmartwychwstania Pańskiego. Przeżyjmy Wielki Tydzień w skupieniu i powadze. Rozważajmy z czcią i wdzięcznością mękę pańską. Biskup Józef Sebastian Belczar pisał: mieć nabożeństwo do męki pańskiej, to znaczy przede wszystkim rozważać tajemnicę odkupienia i cierpienia Zbawiciela, a stąd poczuwać się do wdzięczności. Przedziwna to tajemnica. Człowiek zgrzeszył i zasłużył na karę. Tymczasem Bóg postanowił od wieków, iżby za grzeszników pokutował niewinny. Za niewolników sam Syn Boży był karany. Za ludzi cierpiał Bóg człowiek. A tak, by sprawiedliwość nie miała uszczerbku i miłosierdzie mogło się objawić. Bo tak Bóg umiłował świat, iż Syna swego jednorodzonego dał. I cierpiał Syn Boży w ludzkim ciele. A to wszystko wycierpiał Pan dla mnie i za mnie. Servus erat morte dignus, rex ipse penam luit. Sługa zasługiwał na śmierć, król sam karę poniósł. O, jakże wielką winna być wdzięczność moja. Mieć nabożeństwo do męki pańskiej znaczy powtórę zgłębiać tę miłość, z jaką Pan Jezus poniósł cierpienia, i przejmować się wzajem miłością. Mieć nabożeństwo do męki pańskiej znaczy również podziwiać cnoty, jakie w tej męce jaśnieją, i zachęcać się do ich naśladowania. O, jakże niezrównane to cnoty, jakie na przykład oddanie się na ofiarę dla chwały Bożej i zbawienia dusz, jakie posłuszeństwo nie tylko względem Ojca Niebieskiego, ale nawet względem grzeszników i katów. Jaka cichość i pokora wśród straszliwych zniewak, jaka cierpliwość wśród największych boleści, jaka miłość krzyża i miłość nieprzyjaciół. Zaprawdę tylko Bóg człowiek mógł tak cierpieć. Otóż tych cnót mam się uczyć od boskiego mistrza. Mieć nabożeństwo do męki pańskiej
znaczy czcić tę mękę przez rozmyślanie o niej, przez odprawianie drogi krzyżowej, przez takie akty strzeliste, jak na przykład Adoramus te Christe, albo który za nas cierpiał rany, przez zadawanie sobie w piątki pewnych umartwień, a zarazem uciekać się do ran pańskich, już to po światło w wątpliwościach, już po pomoc w pokusach, już po pociechę w cierpieniach. Czyli i ja tak czynię? Mogę li śmiało powiedzieć, że mam gorące nabożeństwo do męki pańskiej? To nabożeństwo umacnia i pociesza. W walce z pokusą dziwnie silną bronią jest samo spojrzenie na krzyż Jezusa. Taka jest bowiem moc krzyża, powiedział Orygenes, że skoro go przed oczy postawisz, żadna pożądliwość, żadna namiętność zwyciężyć cię nie może, lecz za samym jego pojawieniem się wszystko ono wojsko grzechu i ciała pierzcha i ucieka. W cierpieniu zaś dziwnie słodką pociechą jest samo wspomnienie na Zbawiciela krzyż dźwigającego i słusznie powiedział święty Grzegorz: nie masz nic tak ciężkiego, czego byś nie mógł znieść spokojnie, skoro tylko wspomnisz na mękę Chrystusową. Drodzy wierni, w dniach Wielkiego Tygodnia z czcią rozważajmy tajemnicę krzyża i weźmy sobie do serca słowa Zbawiciela: jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech idzie za mną. Matko Bolesna, wierna w godzinie ofiary Syna, ucz nas być pojętnymi uczniami w szkole krzyża. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.